25 to kooperacyjna gra planszowa od 1 do 6 graczy, którą zagracie na 5 różnych sposobów. Szczegółowe zasady poznacie na naszej stronie, a teraz pokażemy Wam przykładową rozgrywkę w naszym ulubionym trybie podejrzliwości. Najpierw tasujemy 25 kart płytek i układamy z nich kwadrat obok 5 kafelków, pamiętając o ułożeniu pokoju centralnego w samym środku planszy oraz o zachowaniu płytki z pokojem 25 i salą wideo w talii ostatnich 11 kafelków, które z kolei układamy w tzw. strefach wyjścia. Pionki graczy ustawiamy w pokoju centralnym, a następnie tasujemy i losowo rozdzielamy żetony więźniów i strażników, które nadają rolę każdemu z graczy. Role te pozostają tajne, ponieważ każda z grup ma wykluczające się nawzajem cele i dla zachowania odpowiedniego napięcia ważne jest, by nie zdradzać swojej tożsamości. Grę zaczyna niebieski gracz, który jest więźniem. Wybiera on 2 z 4 dostępnych akcji, które umieszcza kolejne na swojej karcie postacie koszulkami do góry. Ten sam ruch wykonują równocześnie pozostali gracze. W pierwszej turze odkrywamy pierwszą akcję. Niebieski wybrał obserwację, zatem podgląda on jedną sąsiadującą z nim płytkę. Kolejni gracze wybrali ten sam ruch. Fioletowy gracz odkrywa śmiertelną pułapkę i choć nie zdradza jej pozostałym, to by zapamiętać jej położenie, oznacza ją żetonem w swoim kolorze. W drugiej turze niebieski zdecydował się na ruch i przenosi się do podejrzanego wcześniej pokoju. Jest on pusty, a zatem nic się nie dzieje. Żółty gracz, który potajemnie pełni rolę strażnika, przenosi się do pokoju z wirem, który przenosi go z powrotem do centralnego. W grze dostępne są pokoje różnego typu. Przykładowo, pokój sterowni zmusza gracza do przesunięcia wybranego szeregu lub kolumny o jedno pole w dowolnym kierunku. Wejście do ciemnego pokoju zaś sprawia, że nie możemy wybrać akcji obserwacji do czasu, aż z niego nie wyjdziemy. Poza ruchem i obserwacją możemy także wypychać graczy znajdujących się w tym samym pokoju. Na tę akcję decyduje się czerwony gracz, który wypycha żółtego strażnika prosto do komory śmierci. Żółty ginie na miejscu i nie bierze udziału w dalszej grze. Celem strażników jest uśmiercenie przynajmniej 2 więźniów, a celem więźniów odnalezienie specjalnego pokoju 25, dotarcie do niego wszystkimi więźniami i przesunięcie go do strefy wyjścia, a ostatecznie poza planszę. Szczegółowe informacje na temat gry i nasze wrażenia znajdziecie na stronie damagier.pl.